Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Jezus ukazuje swoim uczniom swoją boską chwałę, aby umocnić ich wiarę na godzinę próby, która niebawem nadejdzie. Doświadczenie przemienionego Chrystusa jest im potrzebne, aby w chwili, gdy będą patrzeć na ukrzyżowanego, nie zwątpili, ale trwali wiernie przy Chrystusowej Ewangelii. Także nam potrzebne są takie doświadczenia, które umacniają naszą wiarę w prawdziwe bóstwo Chrystusa. Zrozumiałe jest, że Piotr chciałby zatrzymać tę chwilę na dłużej, może nawet na zawsze. Symbolem tego jest propozycja zbudowania trzech namiotów. Żeby zobaczyć Boga, trzeba niejednokrotnie wiele wysiłku. Trzeba wspinać się w górę, pokonując własne słabości i przyzwyczajenia do wygodnego życia. Kiedy już podejmiemy ten trud i doświadczymy pięknego spotkania z Bogiem, chcielibyśmy, podobnie jak Piotr, aby chwila ta nigdy się nie skończyła. Zapominamy, że Boga nie może objąć jakiś namiot przeciętnego życia i przemijalności, a nawet ten ogromny wszechświat nie może ogarnąć w całości Boga. Zdaje się, że Bóg odpowiada dziś na pragnienie Piotra i każdego z nas, tak jak przed wiekami odpowiedział na pragnienie Dawida. Nie Ty zbudujesz mi dom na mieszkanie, ale to ja Tobie zbuduję dom. Próbując Boga ściągnąć na ziemię i zatrzymać Go pośród nas, zapominamy, że takie doświadczenia mają nas pociągać do góry, do nieba, do Boga. Rzeczywistość niebiańska jest o wiele piękniejsza i wspanialsza niż najcudowniejsze doświadczenia, jakie możemy przeżyć na ziemi. Pragnijmy zatem nieba, który już dziś może stać się naszym udziałem, jeśli tylko pozwolimy się przemienić przez łaskę uświęcającą, która promieniuje z dzisiejszej dobrej nowiny.